Rozpocznę od takiej konstatacji bardzo prostej, ale wręcz banalnej, ale wydaje mi się, że istotnej dla rozumienia dżentel. Dżentel, podobnie jak całe lewactwo, występuje pod szyldem walki o równouprawnienie, walki o równe prawa, o przezwyciężenie dyskryminacji, o tolerancję itd. itd. Tymczasem, tak jak mogliśmy zaobserwować, śledząc te koncepcje współtworzące gender, gender nie było, nie jest i nigdy nie będzie walką o cokolwiek. Gender jest walką z człowiekiem, walką z koncepcją człowieka, walką z kulturą. Walką, gender nie jest walką o, tylko jest walką z człowiekiem. I to jest podstawowa teza, którą właściwie przed chwilą mieliśmy dowiedzioną w sposób bardzo czytelny. Ja z całego bogactwa tych postaci i środków, które były wymienione, chciałbym raz jeszcze wskazać pokrótce na kilka, moim zdaniem, rzeczywiście podstawowych i fundamentalnych. To nie znaczy, że inne są mniej znaczące, ale na te cztery chcę zwrócić uwagę, bo one pokazują na różne sposoby charakter tej walki z człowiekiem. Oczywiście rozpocznę tutaj od marksizmu, tak jak było to już wspomniane. Engels w swoim dziele XIX-wiecznym Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa bardzo ciekawie kreślił istotę nierówności płci, która jest pochodną kapitalistycznego podziału na sferę produkcji i reprodukcji. Produkcja jest domeną aktywności mężczyzn, reprodukcja jest domeną aktywności kobiet. No więc, żeby teraz obalić tę nierówność, trzeba by było wprowadzić jakąś równość między tymi funkcjami, a więc kobieta do roboty, a mężczyzna do płodzenia, tak by się chciało powiedzieć. Wtedy wydawało się to sferą no, nie do końca realną, dzisiaj jest też absurdalną, ale niemniej jednak zauważmy, że przynajmniej ten zwrot kobiety ku produkcji zawodowej, on stał się już dzisiaj bardzo, bardzo czytelnym, bardzo istotnym. To właśnie także Engels, pisząc o pracach brytyjskiego antropologa Morgana, rzeczywiście stwierdził, że archetypem wszelkiego ucisku jest ucisk kobiety przez mężczyznę w heteroseksualnym, monogamicznym małżeństwie. A zatem, skoro to jest archetyp ucisku, to należy po prostu ten archetyp znieść. I stąd oczywiście walka z instytucją małżeństwa. Walka z instytucją małżeństwa i likwidacja małżeństwa jako archetypu wyzysku to był jeden z tych elementów klasycznego marksizmu. I proszę Państwa, zauważmy, że no dzisiaj obserwujemy ten element fundamentalny wyrażany na różne sposoby. To jest element, który pojawia się w coraz to trafiających do parlamentu ustawach o związkach partnerskich, które sugerują w sposób propagandowy rzekomą dyskryminację homozwiązku i domagają się tak zwanych praw, które są w gruncie rzeczy przywilejami, roszczeniami. Kreśli się no bardzo często, mamy kilka postaci życia publicznego, które w sposób no właśnie dramatyczny kreślą te obrazy dzieci w deprawowanych, naturalnych rodzinach, no, w małżeństwach. Jedynych małżeństwach, dzisiaj trzeba dodawać naturalnych, prawdziwych małżeństwach. Natomiast w przypadku związków homoseksualnych te dzieci wzrastają w znakomitej atmosferze, dorastają, dojrzewają i tak dalej. Niedawno opublikowany raport profesora Marka Regnerusa z Departamentu Socjologii, z Wydziału Socjologii i Badań nad Ludnością w Uniwersytecie Teksańskim w Austin. Raport, artykuł zatytułowany Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących w związkach homoseksualnych. Te badania jednoznacznie pokazują, że dzieci wychowywane przez homoseksualistów mają więcej problemów zdrowotnych, psychiatrycznych niż inni. Teza o braku różnic między dziećmi wzrastającymi w pełnych, nienaruszonych biologicznie rodzinach, a wychowywanymi przez pary homoseksualne musi przejść do kategorii naukowych mitów. Badania Regnerusa były badaniami wieloletnimi, badaniami kolegowanymi pod wpływem pewnych założeń metodologicznych i nie pozostawiają w tej chwili wątpliwości w sferze nauk psychospołecznych, rzetelnych nauk psychospołecznych, które mają odwagę odejść od mitologii do nauki, że
po prostu nie jest tak, jak się twierdzi. Związki homoseksualne generują po prostu patologię formacyjną, patologię wychowania i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że generują też rozliczne problemy społeczne i ekonomiczne, bo okazuje się, że te związki, głównie lesbijskie, które były przebadane przez Wegnerusa, korzystają z bardzo wielu dotacji, ponieważ są to związki najczęściej właśnie osób niepracujących, mimo że przecież w związkach lesbijskich obie panie powinny zasuwać na 2 lub 3 etaty, żeby się realizować, to jednak właśnie one są bezrobotne, biorą dotacje państwowe i generują właśnie w tym bezrobociu mimo wszystko patologię wychowania i rozwoju tych dzieci, które są im przypisane na mocy adopcji. Wracam jednak, proszę Państwa, do tego, że mimo tych ewidentnych mankamentów, a raczej trzeba powiedzieć patologii, widzimy wciąż ten atak na instytucje rodziny, czego też no, ewidentnym przykładem jest konwencja, tak zwana konwencja o przeciwdziałaniu przemocy. To jest kwestia, która będzie na pewno tutaj wielokrotnie podnoszona, ale proszę Państwa, to jest bezprecedensowy atak na kształt, na zapis konstytucyjny małżeństwa, to jest atak po prostu na normalną strukturę małżeństwa i rodziny. Ale wszystko to wywodzi się z tego stwierdzenia, że po prostu małżeństwo należy zlikwidować, bo jest ono źródłem wszelkich patologii. Wspomniana tutaj Simone de Beauvoir, rzeczywiście bardzo ciekawa postać, która no właśnie chce zwrócić uwagę na to, co też zostało tutaj przez panią doktor podkreślone, mianowicie to, że ona, pisząc o ludzkiej samicy, bo ona tak nazywała kobietę, ludzka samica jest spośród wszystkich ssaków tą istotą szczególnie zniewoloną poprzez pułapkę swojej cielesności. Stąd postulat uwolnienia się z pułapki cielesności. Poprzez co? Poprzez prawa reprodukcyjne. To właśnie Simone de Beauvoir zawdzięczamy w dużej mierze koncepcję praw reprodukcyjnych. No bo zauważmy, jeżeli kobieta jest istotą zniewoloną, a jak twierdził Jean-Paul Sartre, jej partner życiowy, człowiek jest wolnością, no to kobieta traci tutaj swoje człowieczeństwo. Dlaczego kobieta jest zniewolona? Poprzez pułapkę cielesności, tak jak pisze sama de Beauvoir, to jest kwestia miesiączkowania, i to jest kwestia ciąży, i to jest kwestia porodu i wszystkich komplikacji związanych z porodem. No więc trzeba kobietę od tego zniewolenia uwolnić. W jaki sposób? Poprzez prawa reprodukcyjne, a więc prawo do aborcji, antykoncepcji, sterylizacji. Dzisiaj dochodzi do tego prawo do reprodukcji in vitro. To są te prawa, które zapewniają kobiecie wolność. I proszę Państwa, nie jest to znowu takie gołosłowne czy demagogiczne, bo zauważmy, jeżeli panie może sobie przypomną, panowie może też, że 8 czy 9 marca pani poseł Wanda Nowicka, pani marszałek Wanda Nowicka, wypowiadając się w jakichś komentarzu wiadomości do Światowego Dnia Kobiet, komentowała to, że no, największym dramatem Polski, Polek po 89 roku jest to, że żyją wciąż w społeczeństwie zniewolonym, ponieważ nie mają pełnego prawa do aborcji, antykoncepcji, sterylizacji, do in vitro. To jest to, co wyznacza, co jest wyznacznikiem wolności człowieka. Dziękuję za to przywołanie tej szkoły frankfurckiej, co do której nie mam już nic więcej do dodania, poza tym, co było powiedziane. Chcę tylko przywołać zdanie jednego z jej uczestników, czy członków tej szkoły frankfurckiej, ale mniej znanego niż ci tutaj wymienieni, mianowicie taki Willy Münzenberg. No powiedział bardzo prosto, uczynimy zachód tak zepsutym, że aż będzie śmiercial. I to jest jego zdanie autorskie, które rzeczywiście neomarksiści frankfurtczycy realizację tego zdania wprowadzali na różne sposoby. Jednym z tych elementów była rzeczywiście radykalna dominacja państwa nad jednostką, całkowite łamanie zasady subsydiarności, co znalazło swój wyraz chociażby w projekcie Konstytucji RFN-owskiej z 70 roku, która była opracowana przez właśnie kręgi osób wywodzące się ze szkoły frankfurskiej. Tam się znalazł bardzo ciekawy taki zapis, mianowicie państwo może scedować swoje uprawnienia wychowawcze dzieci w stosunku do rodziców. Państwo może scedować swoje prawa wychowania dziecka w stosunku do rodziców tego dziecka. Czyli państwo ma prawo i tak dalej. Oczywiście możemy się zastanawiać, no, czy to jest
ten zapis nie został przyjęty wtedy. Ale możemy się zastanawiać nad tym, czy on ma jakieś szanse powodzenia. No to proszę Państwa, no właśnie, weźmy pod uwagę standardy WHO, standardy seksualizacji, o których mówił tutaj Pan Poseł w pierwszym wystąpieniu i które wyraźnie próbują narzucić edukacji seksualnej taki, a nie inny model. Weźmy pod uwagę to, co się dzieje z tak zwanym darmowym podręcznikiem i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie czwarty nurt, także tutaj wymieniony, na który chcę zwrócić znowu króciutko uwagę, to jest postmodernizm, a więc całkowita destrukcja tożsamości. Przepiękny obraz postmodernizmu, który zawsze wyłania mi się w tym momencie, to jest obraz imienia Róży Umberto Eco, który kończy się totalną destrukcją, kończy się pożarem klasztoru i biblioteki. Płonie wiara i płonie rozum. Płonie to, co jest siedliskiem wiary i płonie to, co jest siedliskiem rozumu. I nie zostaje nic, zostaje wędrówka za niczym. Prawda? To, co Bauman i inni opisują właśnie człowieka doby postmoderny, nie jako wędrowca zmierzającego ku określonemu celowi, tylko jako włóczęgę. Włóczęga epatuje się doznaniem chwili, ale nie pociąga go dążenie do celu, bo tego celu nie ma. I rzeczywiście płynna nam po nowoczesność, w której zanika zupełnie tożsamość. Tożsamość, która przestaje być właśnie, i to jest kwintesencja sprawy, przestaje być tożsamością osoby, wyrazem osoby ludzkiej. Ta osoba, która była poddawana bardzo różnym tutaj działaniom destrukcyjnym, została najpierw wyrwana ze swojej natury społecznej. Bo zauważmy, marksistowski atak na rodzinę to jest atak na naturę społeczną człowieka. To jest atak na koncepcję natury społecznej człowieka. To był jeden atak. Drugi atak, wraz z egzystencjalizmem, fałszywa wizja wolności zabsolutyzowanej, która musi traktować drugiego jako piekło. Tym piekłem właśnie może być dziecko, może być głód, może być drugi człowiek. I stąd trzeba przyznać, usankcjonować tę walkę z drugim piekłem poprzez tak zwane prawa reprodukcyjne. Ta destrukcja posuwała się poprzez niszczenie kulturowe człowieka związane z frankowiczykami. Wreszcie osiąga swój finał w postmodernizmie w postaci całkowitego zniszczenia kategorii osoby ludzkiej, a wprowadzenia w to miejsce innych osób. Uczynić pewien przypis w stosunku do końcowego fragmentu wypowiedzi pani doktor mówiącej o destrukcji tożsamości osoby ludzkiej, pozwolą Państwo, że przywołam fragment wprowadzenia do podręcznika Edukacja bez stanu. To jest wprowadzenie do takiego raportu Ślepa na płeć o edukacji seksualnej po polsku. Raport krytyczny, przygotowany przed laty, kilku przez Feminotekę. Otóż najpierw przeczytam wprowadzenie do tego raportu, a później podam autorkę tychże słów. Społeczność przyszłości to społeczność otwarta, a nie konglomerat narodów. To społeczność spluralizowana, a nie homogeniczna. Multikulturowa, a nie monokulturowa. Laicka, a nie fundamentalistyczna. Oraz społeczność egalitarna, a nie hierarchiczna. I szkoła powinna przygotowywać do bycia członkiem takiej właśnie społeczności. Tymczasem polska szkoła już jest narodowa, konserwatywna, unifikacyjna, a jedyne uznanie dla różnicy widać uznaniu różnicy płci. Szkoła socjalizuje bowiem młodzież do zajmowania tradycyjnych ról płciowych. To są słowa pani profesor Magdaleny Środy. I proszę Państwa, mówiąc najkrócej, najprościej, jeżeli do tej pory mieliśmy tradycyjny wierszyk, to ty jesteś Polak mały i tak dalej, i tak dalej, to teraz to właściwie szkoła powinna przygotowywać do tego, że usłyszymy jak mantrę powtarzane słowa, kto ty jesteś Europejczyk, jaki znak twój, flaga tęczowa albo flaga unijna, w co ty wierzysz, w postęp wierzę, w równość wierzę, w tolerancję wierzę i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, zauważmy, że to rzeczywiście zostało już osiągnięte. To znaczy ja myślę, że wielu młodych ludzi, wielu, może jakaś część, oby jak najmniejsza, ale rzeczywiście ma problemy ze zidentyfikowaniem siebie w kategoriach Polaka, bo to takie nie globalne, nie europejskie, w kategoriach
przedstawiciela cywilizacji euroatlantyckiej, przedstawiciela wiary chrześcijańskiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to, co pozostawało, ja mogę o 4 nad ranem nie wiedzieć, czy ja jestem orientacji euroatlantyckiej, czy jestem, powiedzmy, orientacji wschodniej, ale idąc do toalety o 4 rano, ja wiem, że jestem mężczyzną. Natomiast, proszę Państwa, ten fundament dzisiaj staje się wyrugowany. Staje się wyrugowany. I to jest, powiedzmy, odrzucenie tego fundamentu, który wydawałby się być nienaruszalny, bo on jest po prostu empiryczny, on jest doświadczalny, on jest biologiczny. To zostaje po prostu naruszone. I dlatego też w takim na przykład podręczniku do prowadzenia zajęć z młodzieżą Edukacja bez startu, który jest przetłumaczony na język polski, no właśnie nigdzie w całym podręczniku, i to jest to powiem podprowadzanie do konkluzji, w całym podręczniku nie znajdujemy pojęcia takiego jak osoba ludzka, nie znajdujemy pojęć wychowanie do miłości. Nie znajdujemy też, co jest ciekawe, tego binarnego układu kobieta-mężczyzna, mimo że przecież rzekomo o równość kobiety i mężczyzny chodzi. Znajdujemy określenia partner, znajdujemy określenia edukacja seksualna, wychowanie seksualne, seks i tak dalej. Zamiast kategorii tożsamości osobowej pojawia się w tym momencie kategoria tożsamości seksualnej. To jest coś zupełnie innego. To nie jest tożsamość osobowa, to jest tożsamość seksualna. Poddana samostanowieniu, autonomicznemu samostanowieniu. To jest sposób, w jaki dana osoba, cytuję słowa podręcznika, określa swoją seksualność z punktu widzenia płci osób, w których się zakochuje lub z którymi nawiązuje relacje intymne. Odnosi się do uczuć i do ogólnej koncepcji samej siebie, samego siebie. Najczęściej mówi się o tożsamościach hetero i homoseksualnej. Jednak każda osoba może określić swoją tożsamość seksualną w całkowicie niepowtarzalny sposób, zupełnie wyjątkowym określeniem. I tutaj, kiedy przeczytałem po raz pierwszy te słowa, byłem troszeczkę, mówiąc językiem młodzieżowym, wymieniłem. Bo sobie mówię tak, no jak ja mogę siebie określić w sposób całkowicie niepowtarzalny? No, że jestem co? Transseksualnym gejem wychowanym na lesbijkę, czy no jak mogę tutaj określić siebie w sposób jakiś taki oryginalny, niepowtarzalny? Na szczęście nie trzeba szukać własnych określeń, ponieważ pomocą służy Facebook amerykański, wersji amerykańskiej, co jest ważne, bo w innych wersjach tego nie ma, ale w wersji amerykańskiej odchodzimy już też od tożsamości seksualnej, tylko dochodzimy do orientacji seksualnej. Więc to jest bardzo ciekawy proces. Gender, który rozpoczyna się walką o zrównanie praw i statusu i tożsamości kobiety i mężczyzny. Rezygnuje z kategorii osoby ludzkiej, rezygnuje z kategorii kobiety i mężczyzny najpierw na rzecz tożsamości seksualnej, a później ostatecznie prowadzi do orientacji seksualnej. Facebook amerykański podaje w tej chwili 56 orientacji seksualnych. 56. Zaczyna się to jest tak jak witania do nieświętych wszystkich, mianowicie od agender, androgyn, androgynus, bigender, cisgender, cisfemale i tak dalej, aż do two-spirit. Two-spirit to myślę, że to jest bardzo cenna uwaga, bo bez dwóch spirytów, bez spiryta tego nie rozgryziesz, prawda? Bo to trzeba przynajmniej dwa spiryty, żeby proszę Państwa, te 56 orientacji odczytać. Sprawa jest jednak dość poważna, bo oczywiście można sobie żartować, ja często tak to robię, że 56 orientacji, czyli jedna na tydzień, jeszcze 4 od święta, prawda, jako uzupełnienie. W porządku. Tylko że problem jest taki, że próbuje się mówić, że te orientacje, że ta tożsamość to jest właśnie rzeczywiście jakiś fundament stabilny określenia człowieka. To jest jedyne, co możemy właśnie o sobie w tej chwili powiedzieć. No na tym tle warto zauważyć te straszliwe przekręty, które dokonują się wobec lansowania homoseksualizmu jako normy alternatywnej, jako niestereotypowej roli płciowej, która zyskuje dzisiaj charakter normatywny, normy inaczej, normy alternatywnej. W tymże cytowanym podręczniku Edukacja bez tabu znajdujemy no między innymi takie stwierdzenia, że są wzorce, scenariusze lekcyjne, czy homoseksualizm jest chorobą psychiczną? Nie. W
psycholodzy i psycholożki, środowisko lekarskie oraz inne środowiska, specjalistek i specjalistów w dziedzinie seksualności uznają, że homoseksualność nie jest chorobą, zaburzeniem psychicznym czy problemem emocjonalnym. Obiektywne i dobrze skonstruowane badania zebrane w okresie ponad 35 lat pokazały, że homoseksualność sama w sobie nie jest powiązana z żadnym psychicznym, emocjonalnym czy społecznym zaburzeniem. O jakie badania tutaj chodzi? No chodzi o badania oczywiście Kinseya, przywołanego tutaj wcześniej, badania, w których 25% typowych Amerykanów Kinsey znalazł w więzieniach odsiadujących wyroki za przestępstwa seksualne. To była jedna właśnie z populacji przebadanych przez niego. Pomeroy, jeden z członków zespołu Kinseya, pisał, że jeśli lista niektórych przestępców, na przykład tych, którzy popełnili kazirodztwo, była krótka, robiliśmy wywiady z każdym więźniem. Jeśli była długa, jak w przypadku gwałtu, mogliśmy robić wywiad z co piątym lub co dziesiątym. No, wzorcowe, obiektywne badania socjologiczne, które zostały podjęte jako prawda, norma do oceny Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a później Światowej Organizacji Zdrowia. Jeżeli, proszę Państwa, rzeczywiście miejsce prostego, binarnego, dwupłciowego układu kobieta-mężczyzna pojawia się kategoria tożsamości seksualnej, orientacji seksualnej, jeżeli to wszystko zostaje potraktowane jako niestereotypowe role płciowe, no to konsekwencją tego jest wypowiedź słynna, cytowana w ostatnich dniach bardzo często z 2002 roku pani profesor Małgorzaty Wyszary. Pytanie, które na Zachodzie się w tej chwili stawia, dotyczy innej takiej normy, która jest rzadko dyskutowana i uważana jest zwykle za niepodważalną, to znaczy zakaz kazirodztwa. I on jest w tej chwili dyskutowany w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Przede wszystkim podważa się sens utrzymywania zakazu kazirodztwa w kontekście rodzeństwa. I tak dalej, i tak dalej. No i jest konkluzja taka, że no, trzeba to po prostu problemem nie tylko takich, podważa się jakby w ogóle sensowność takiego argumentu odniesienia związków do rodzicielstwa, ponieważ tu znowu musielibyśmy się odwoływać do tego, że tylko pewna norma potomstwa ma decydować o tym, jakie związki ludzie mogą między sobą wchodzić. A przecież w takiej normie można z góry jakby ustalić i odbierać innym osobom tutaj możliwości istnienia. To, proszę Państwa, odsłania nam ogromną skalę możliwości, które w tym miejscu mogą się rodzić, bo jeżeli uznamy, że odrzucamy normę małżeństwa, które jest związkiem miłości dwojga osób otwartym na prokreację, a przyjmujemy, że to może być dowolny związek partnerski dający satysfakcję seksualną, to w takim razie mieści się tutaj oczywiście związek homoseksualny, mieści się związek kazirodczy, ale może się mieścić związek pedofilski. I to nie jest wcale jakaś hipoteza, bo jeżeli dziecko 12-letnie będzie po 9 latach edukacji seksualnej w WHO, to ono będzie dzieckiem 9-letnim uświadomionym i konia z rzędem temu, kto dowiedzie, że to dziecko jest obezwłasnowolnione i że ono nie chce dobrowolnie nawiązać kontaktu z 37-letnim mężczyzną, na przykład. To możemy mieć tutaj też związki zoofilskie czy związki nekrofilskie. Skala możliwości jest po prostu bezgraniczna. Bezgraniczna. To jest destrukcja zarówno wizji małżeństwa, jak i to jest destrukcja człowieka, bo raz jeszcze podkreślam, człowiek zostaje tu pozbawiony swojej najpierw natury społecznej, zostaje zekstremalizowana jego wolność, oderwana całkowicie od prawdy. Człowiek zostaje ostatecznie pozbawiony swojej tożsamości. Zarówno badania empiryczne, neurobiologiczne chociażby, pokazują no, istotne różnice między płciami w zachowaniach, zdolnościach i uprawianych zawodach, które opierają się chociażby na różnicy struktury mózgu, masy mózgu itd., itd. W związku z tym pojawiają się zupełnie różne oczywiście zachowania, zdolności i uprawiane zawody. Dosłownie w tym samym czasie, w którym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 stycznia tego roku opublikowało swój komunikat w sprawie studium gender jako obowiązujących, niepodważalnych w Polsce, bo ministerstwo przypomniało, że gender studies są podstawą programów społecznych, które są ujęte w unijnym programie Horyzont 2020, który jest wyceniony na cenę 30 miliardów euro i Polska nie zrezygnuje z udziału w tych programach.
W tym samym czasie w takim popularyzatorskim dwutygodniku Panorama Polskiej Nauki, Polskiej Akademii Nauk ukazał się artykuł Różnica między płciami w zachowaniu, zdolnościach i uprawianych zawodach, który czarno, właściwie nawet nie czarno-biało, tylko kolorowo pokazywał zróżnicowanie struktur mózgu i tak dalej, i tak dalej. I to są oczywiście dane empiryczne. Antropologia chrześcijańska, katolicka, przywołana chociażby przez świętego Jana Pawła II w jego słynnym liście, kiedy słyszeno imperzor skierowany do sekretarza generalnego 4. Światowej Konferencji ONZ poświęconej kobiecie w Pekinie. Papież pisał wtedy tak, jak podkreślają zwykle same kobiety, równa godność nie oznacza tożsamości z mężczyznami. Taka tożsamość zubożyłaby jedynie kobiety i całe społeczeństwo, zniekształcając lub niszcząc niepowtarzalne bogactwo i wewnętrzną wartość kobiety. Gender, mówiąc najkrócej, postuluje równość, ale kosztem tożsamości. Tak bym określił właśnie to hasło równości. To jest równość kosztem tożsamości. Chrześcijaństwo proponuje równość z promocją tożsamości. Równość kosztem tożsamości lansowana przez gender wiąże się z całkowitą ślepotą naprawdę o człowieku. To jest zarazem ślepota naprawdę o płci. I dlatego gender jest rzeczywistością, którą trzeba zwalczać, nie dyskutować, szczególnie bo poziomu dialogu tutaj nie ma i nie będzie. To jest ideologia, którą trzeba zwalczać. Jestem o tym głęboko przekonany i tylko chcę jeszcze dopowiedzieć jedno właściwie zdanie. Niekiedy spotykam się z opiniami moich kolegów, którzy mówią, że to jest przesada, jakiś absurd, w który wpadliśmy. Były zjawiska równie niebezpieczne, jak chociażby New Age, magia, wróżbiarstwo i tak dalej. One przeszły, minęły. I nie ma sensu się przejmować. Gender też przeminie. Wtedy zwracam uwagę na jedno. Wróżbiarstwo nigdy nie było przedmiotem edukacji uniwersyteckiej. Tarot nie był przedmiotem wykładanym w szkołach. Okultyzm nie był narzędziem Ministerstwa Polityki Społecznej. A gender jest. A gender jest. Zarówno w zakresie edukacji, prawa, polityki, kultury. I dlatego jest to ideologia, której naprawdę warto i trzeba poświęcić wiele wysiłku, żeby ją po prostu unicestwić. Czego sobie i Państwu serdecznie życzę. Dziękuję za uwagę.